Cześć! Albo czołem, jakbym to powiedział ja. Przyszły części do Mustanga. A jak przyszły części do Mustanga, to co? Odcinek z Mustangiem, więc jedziemy! Przyszło parę gratów do Mustanga. No ja wam powiem jakie. Taka aluminiowa listwa progowa, która ja pierdzielę, jest strasznie wykonana. No jest z takiego gównolitu, że masakra. Dwie sztuki. Przyszły takie drążki, gdzie zakończone są poduszką, ale poduszki co zostały w starych drążkach. Proste drążki. No i oczywiście najważniejsza rzecz to ten przewód z o-ringami, które ten przewód jest potrzebny do całej pompy hydraulicznej, która podnosi dach u nas w samochodzie. No i oczywiście przyszły jeszcze śruby maskujące. Znaczy nie śruby, które trzymają zderzak. No i brakuje jeszcze pompy wody, ale pompa wody chyba będzie w następnym tygodniu i jak już to wszystko do nas przyjedzie, silnik idzie do mechanika, w międzyczasie pomalujemy budę, wrzucimy elektryka, żeby już układał nową instalację. No i co? No i już bliżej niż dalej, więc jedźmy, zobaczmy, jakie są w ogóle postępy. Na pewno kolor jeszcze nie jest i samochód jeszcze nie jest pomalowany, ale zobaczymy, czy już jest bliżej niż dalej tego, żeby już można było pomalować samochód. Więc co? Jedziemy. Jak widzicie, dzisiaj pojedziemy samochodem, który się nazywa BMW E90. O, sorry. I teraz moje dom. I teraz do was takie pytanie. Chcecie, żebym zrobił taki malutki teścik lub ewentualnie pokazał wam E90 i pokazał dobre i złe strony i pokazał, jak wygląda samochód po dokładnie 180 też tysiącach. Przejechany i jakie mam koszty związane z eksploatacją. Jeżeli faktycznie interesowałby was ten temat, to piszcie, lajkujcie, a tymczasem jedziemy do Mustanga. Dla niewtajemniczonych budujemy Mustanga z 1966 roku w wersji Cabrio. Stan, jaki był pierwotny, no to był taki trochę opłakanym stanie, ale nie na tyle, żeby budować ten samochód od podstaw. Dużo rzeczy blacharskich zostało wykonane, dużo zabezpieczeń, dużo odbudowy na nowych częściach oczywiście, które szły bardzo długo. I w tej chwili jedziemy na kolejne spotkanie, no oczywiście z małą ilością części, które są potrzebne do tego, żeby prace trwały i bez zarzutów były kontynuowane. Ja natomiast muszę jeszcze elektryka, czekamy jeszcze na pompę wody i tych brakujących takich rzeczy to jest oczywiście pompa wody, która miała przyjść w tej paczce, a nie przyszła. Musimy jeszcze oddać silnik do mechanika, który ma wymienić wszystkie uszczelki, zrobić rewizję, oczywiście wymienić pompę wody, która właśnie nie doszła, będzie w następnej paczce i to też czas. Samochód musimy, już jak pomalujemy, to musimy oddać do elektryka, on musi położyć całą instalację elektryczną, która,
która, no, 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 która nadaje się do wymiany, bo w tym, w tych kablach nie ma co rzeźbić, bo to jest tragedia jakaś. No i oczywiście tapicerki, które wziąłem do tego, żeby je umyć, uprać, wymyć. No i co, malujemy, elektryka, silnik, wstawiamy, zawieszenie przyszło, mam nadzieję, że wszystko przyszło do zawieszenia, tak mi się wydaje. No i, no i co będę gadał, co będę mówił? Patrzcie, co zostało zrobione. No i jesteśmy w garażu. No, prace poszły zatrważająco daleko, ale jest jeszcze bardzo daleko. To, że przywiozłem trochę części, to nie znaczy, że za chwilę koniec. Kurczę, długa droga do odrestaurowywania takich fur. No ale jak się zrobi, to będzie fajnie wyglądało. Patrzcie. Jedna część jest już zrobiona, druga też, tylko z tamtej strony nie mogłem wam pokazać, bo samochód stał, więc jakby nie chciałem go przesuwać, bo to trochę dużo pracy. W następnym tygodniu samochód trafi już do komory, będzie już wyczyszczony, przygotowany, wszystkie te okulary przednie są już zrobione, ale oczywiście leżały gdzieś tam z boku, nie mogłem do nich, nie miałem do nich dostępu, no ale to mniejsza o to. Szyba przyjechała, ale też w tym czasie nie ma sensu jej montować. No i co? No i teraz tylko mam taki mały problem, czy teraz jak chłopaki pomalują, bo kolor jest wybrany, to najpierw wstawić silnik, potem zawołać się elektryka, czy najpierw elektryka, a potem silnik. I tak właśnie się tak zastanawiam, ale to myślę, że najpierw zapytam elektryka, co, jak on się na to zaopatruje. To myślę, że już chyba pytanie do niego. W następnym tygodniu chyba już będzie taki przełom, już będziemy mieli zdecydowanie więcej do pokazania. No ale ja powiem wam, że mam jeszcze coś dla was do pokazania, i bo przyjechała taka część, która mi się bardzo podoba i chciałbym ją wam pokazać, więc ja wam za chwilę ją pokażę, ale ja już się z wami żegnam i oczywiście prosiłbym subskrybera dla mnie małego i lajkera, to tak byłoby fajnie. Żegnam was i zapraszam do kolejnego odcinka. Pa!